Witam Was serdecznie i zabieram na podróż przegląd naszej warcinki przed akcją sprzątania brzegów Warty. Tu mamy zjazd na główną Wartostradę, tak wygląda Warta w centrum Poznania. Czuć niesamowicie nieprzyjemny zapach rozpałki grillowej. To jest akurat okrutne dla zdrowia i dla samego komfortu przebywania. Widzimy wędkarza, nawet znanego, na główce już. Może nam pomoże dziki rozwiesić plakaty, co? No i się wodujemy. To jest ostatni moment, gdzie można wykorzystać slip, ponieważ za miesiąc on już będzie nie do użycia. Tak został zaprojektowany. Zrobiony według projektu, a nie według potrzeb. No ale skoro według projektu, to się wszystko zgadza. Ok, przygotujemy, tak, dziczku? Ile złapałeś? Dużo. Ile złapałeś sztuk? No powiedz. Dużo to jest ile? No, 8. Naprawdę? Sam. No, 8 sam złapał. Nie? No i jaką ładną płoć złapał, taką około 30 cm. A jakie znasz ryby? No, jakie znasz jeszcze ryby? No powiedz panu, jakie znasz. Płotkę. No jakie? No, Franek, za dużo ryb. No, a co jeszcze dzisiaj złapaliście? Jeszcze złapaliśmy. No dalej, nie wstydź się. Widziałeś jeszcze jakąś rybkę oprócz płoci? Co jeszcze zapaliśmy? Klenia. Klenia? I krąpię. O proszę. Gnaszczyka? Yes. Ale patrz tam na pana, a nie. Jakieś rybki są. Poziom opadł drastycznie o metr, co? No, od niedzieli opadł odkąd? Od niedzieli zaczął. No. Bo jak ja byłem w zeszłym tygodniu, to stałem na tamtym słupku, ten był zalany, gdzieś dotąd był zalany. No właśnie. Bardzo szybko idzie woda. Zamknęli jeziorsko na pewno, nie? Zrobili przepływ znowu na jeziorsku. I... No ale wiesz, skończyły się opady też i tak dalej, nie? No, ale gruntowa woda jest, nie, więc nie powinno tak opadać szybko. Gruntowa jest. No. Zamknęli jeziorsko, zrobili przepustowość tak jak zawsze i nara. No i zaraz tu nie będzie można się wodować niestety. Ten kąt jest zresztą taki, ja zaraz zjadę, że ja mam całą łódkę, koła samochody są w wodzie, a łódka w powietrzu cała jest jeszcze, nie? No on też tak jest, jak wyjechali, tak było. Nie, nawet nie trafił, nie? Pan policjant powiedz, nie? Ja tam odpowiadał, żeby trafił. Okej. Okay. Nie mógł trafić. Chodź, dziki, chodź. Dziczku, chodź, chodź. Rozwiesimy plakaty. No co tam? Ciepło już, co? Tu mamy plażę Nurt, tam za drzewem mamy plażę na Fali, która podobno nie ma pozwolenia, żeby tam było, żeby tam była i zalało ją w tym sezonie. Tam w dali katedra, most trocha. A tutaj dziczek. Kursy się odbywają. Widzę sternika motorowodnego. Akurat ludzie odpoczywają. Korzystają. Dziczek korzysta. A tu się przygotowują do sezonu. Witam. Dobra. Mogę? Tak, tak. Rozwiesimy plakaty przy okazji akcji sprzątania. Może ktoś dołączy tutaj z odwiedzających Wartostradę. Zapraszamy serdecznie na akcję.
jeszcze nie mamy pozwolenia. W zasadzie mamy zakaz. Ale mam nadzieję, że dostaniemy pozwolenie, więc zapraszamy serdecznie. Będziemy się spotykać tam, ale to jeszcze jak będę tam, to powiem. A dziku znalazł jakąś myszę. Co tam jest? Pomóż mi się pakować, dobrze? Tak to wygląda po japońsku. Dzięki! Chodź, chodź! Ludzie odpoczywają. Tam trenują. Szkolą się. Akurat jest komenda. Człowiek ze burtą. A my się idziemy zwodować i popłynąć w inne miejsca. Rozwieszać plakaty. Dziki, chodź! Płyniemy! Dziki żebra kiełbaski. Co, żebrałeś? Poziom opad. Zobaczcie. Znacznie. Widać na brzegu. Chodź, dziki, chodź! No trochę naniosło. Teraz już więcej śmieci widocznych jest niż było. Zaczynają się zbierać ludzie. A my lecimy na drugą stronę. Piknik trwa, wędkarski. Cześć. Co, dołowiłeś coś? Sztuk jedną. Nie wyciągaj. Przynajmniej póki ja jestem. Masz swoje krzesełko. O, i zobaczcie, pewno wieje trochę, bo zawiało. No i tak wygląda łódka na slipie. Ja już muszę wchodzić do wody, a łódka cała jest powyżej lustra wody. Zły kąt. Szkoda pieniędzy naszych społecznych. No, nie wiem, czy będzie widać, ale brudna woda niestety. Mętna, no. O, rybki. A jest, widzę. Czekaj. Proszę, o tak, teraz widzę. Masz klin. A zobacz, tam płoć. Chyba to płoć. No patrz ty. Młody wyciągnął tą płoć. Ładna płotka, no. To jest no ładna. I klanik też spoko, 30 cm równo. Ale ta płotka, no taka nawarcie, taka płotka mówię, to... No mówię, wielka jak nawarcie, nie? No. W ogóle z płocią jest problem. Ładna płoć. Chcesz? Dalej, ładna, chodź. Ładna. Z kleniem? To dalej, chodź. Dziki, chodź, idziemy. Hop. Zobacz, ładny. No, ładny klenik. Nie chcę, żeby spadł. Hop, dziki. Hop. Dobra, no. Hop, dalej. Aaaa! Klenik popłynął. Ja byłem w porcie tydzień temu i w ogóle sprawdzałem wartę, to jeszcze drobnica się w ogóle jeszcze nie pokazała, nie? Biała jest ryba. Klenik teraz już tak, ale wtedy... Klenia od pierunek. Znaczy klenia nie zobaczysz na sądzie, nie? To inna sprawa. No i przekraczamy już warcinkę, co widać na echosondzie. Wpływamy w ten... w już właściwe koryto. 2,2 metra. 16 stopni temperatura. Szybko rośnie. Wbrew pozorom rzeka i tak dalej. Ale warta miała przed 30 stopniami temperatury nawet powierzchniowej. Bardzo dużo. Już ma 16 stopni. No, trochę się tam dzieje na dnie. Jak już tutaj się dzieje, to znaczy, że ryba napłynęła. Zresztą kolega złowił, więc
Więc życie wiosenne na rzece jest już. Do portu nie będę wpływał, bo już sandacze mogą się interesować gniazdami. Na pewno się interesują. Ale tu jest. Chyba, że na początek portu wpłynę i zobaczymy, ile jest rybek. A tak wygląda to z perspektywy wody, nasza Warcinka. W weekend. Most Świętego Rocha. Tutaj jest dużo, bardzo dużo grillowiczów. W każdy weekend przez kilka lat rozdawaliśmy tutaj worki, popielniczki. No i to jest epicentrum, mieści się tutaj grillowania. Co czuć, widać już dym, widać śmieci, strasznie zarośnięta cywina, strasznie, jak na tą porę roku. No tutaj już jest grillowanie pełną parą. Pewno będzie wiało niesamowicie, ale katedra. Vis-a-vis katedry mamy port. Akurat wędkarz siedzi. Sadziczku. Pozwolimy. Wpłynę na moment do portu, nie będę wpływał na gniazda, ale sam początek już mi da jakiś obraz i porównanie z zeszłego tygodnia. Trzeba uważać na przesmyk zawsze. 1,4. No, 1,4. 1,4 na wpłynięcie to jeszcze jest ok na port. Dobra głębokość. Bardzo dużo osadów dennych. Na ile mam boczne sonary ustawione? Na 16 metrów. No coś tam powinien ściągnąć. Trochę drobnicy. No to jak na tą porę roku, to tak sobie. To tak sobie. Bywało znacznie lepiej, wręcz czarno, to znaczy jasno akurat, dla odwrotności. Tam mieszka człowiek, zimą również mieszkał. Ciekawa konstrukcja generalnie.
obłożona od wewnątrz stropianem, bardzo zlewająca się z otoczeniem. No, niezły temat. No, powiem wam, że tak sobie. Jest tych drobnych rybek, tutaj zwłaszcza widocznych dużo. Ale tak przy dnie, żeby były. Widoczne jakieś ławice, to nie, drobne rybki. Drobne rybki w porcie. Ale nie taka ilość, która normalnie o tej porze tutaj wpływała. Tu jeszcze wpłynie ryba. Ale myślałem, że to już nastąpiło. Na szczęście nie ma wędkarzy też. Zimą jest więcej, ona się teraz trochę rozproszyła i potem tutaj wróci. Będziemy zobaczyć na śmieci. No i taka ciekawostka, tam w centrum, o, nawet samolot przelatuje. A tu już mamy naprawdę głuchą dzicz. Często tu biorę właśnie ludzi na rejs. A tam jest dziura od kuli armatniej. Taka akurat historyczna ciekawostka, nie przebiła się, zrobiła taką wyrwę potężną. No i tam trzeba skontrolować właśnie ten brzeg. Bo tam często jest bardzo dużo śmieci. Ale za Poznaniem, zobaczcie, kawalątek, naprawdę. Można się wybrać na przyrodniczy rejs. Tu co prawda deweloperka zaraz to wszystko poniszczy. A szkoda, bo to są przepiękne tereny, na których się pokazuje fajna zwierzyna. Bobry, zimorodki, czaple siwe, czaple białe. Tam już krzyżówki. No, tu zaczyna być ciekawie. A tak blisko centrum. Popłynę na brzeg, zobaczyć jaka jest sytuacja. Dziczek się będzie cieszył. Tu zawsze mamy sytuację, jaką mamy. To byli bezdomni kiedyś. Taki obóz im zrobiliśmy tutaj.
Karpiarze dali łóżko. Takie profesjonalne. Oni je sprzedali za 2 tygodnie. No i tu jeszcze przychodzą inni palić kable. I oni to zostawiają tutaj. Zobaczcie w jakich ilościach. Wszędzie są. No. Tu jest niestety takie bardzo blisko centrum. A taka dzicz jak widzicie. Nie? Dziki? Coś dla ciebie, nie? Coś dla ciebie, tak? Jakby co? To jest obrazek właśnie początku sezonu nad rzeką Wartą. Nie wytrzymam. Ktoś, o. Tak to jest, słuchajcie. Tak to właśnie jest. Ale ładne ptaszki śpiewają za to. Świeża trawa, zdrowa. Dziki niezdrowe nie zje. Jadł mięcho, niech sobie przeczyści żołądek. Buty trzeba sobie opukać. I płyniemy ziszkiem dalej. Na monitoring rzeki. Serdecznie, serdecznie was zapraszamy na akcję sprzątania brzegu Warty. To jest ostatnia edycja, więc tym bardziej spotkać się, posprzątać trochę na wiosnę. I miło zacząć sezon. Zapraszam serdecznie. I dziękuję wszystkim, naprawdę bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie tegorocznej akcji. Bez was pewnie odbyłaby się, ale na tak potężnej partyzantce, że no i tak nie jest wszystko zorganizowane i załatwione, ale akcja się odbędzie. Będziemy mieli co jeść, będziemy mieli co pić. Będą motorówki miały na czym pływać. Dziękuję bardzo. Łapię za stery. No, tu ładne takie zwalone drzewko na świeżo z miejscóweczką na bolenie, na klenie. O tam z tego mostu. Znaczy z tej konstrukcji to nie jest most. Dwa metry na szalongu to jest bardzo dużo. Tu jest zawsze najpłyciej. No i tu już widzicie, na porcie nie było tych szumów, a tu jest mnóstwo szumów. Trzeba sobie to trochę zniwelować na naszą tą warcinkę. No ale coś się dzieje. Ptaszki śpiewają. Tu popłynę trochę wolniej, bo tu naprawdę kawał dziczyzny jest. Chociaż to nie jest ta godzina na dziczyznę, na zwierzaki, ale tu są śmieci. Tam naniosło. Puścimy ekipę do ciepłego rowka. To jest tutaj, o, taka odnoga. Też jakby o to zadbać. Niesamowite tarlisko, dawałoby tyle ryb. Naprawdę. Dawałoby, dawało. Nie wyobrażamy sobie, jakby tam był spokój i pewne prace zostałyby poczynione, odmulone trochę, przygotowane. Roślinność, ptaki mogłyby się tam jeszcze lęgnąć. Tu jest w tej otulinie naprawdę dużo ptactwa. Tu jest takie też znane miejsce. Powitać, powitać. Wędkarze nie odpowiedzą. To jest dziwne trochę. Znaczy, no nie wszyscy, ale większość wędkarzy
nie odpowie, ale tu jest ciekawe miejsce. Od kolektora śmierdzi, co prawda, nierzadko. Tu jest bardzo ciekawe miejsce. Nie wiem, czy widzicie te wiry. Ładna tutaj rynienka wzdłuż tego brzegu się uformowała. Teraz na tym poziomie jeszcze bardzo fajna, 141 kilometr. Ciekawe miejsce. Tu ostatnio widzieliśmy parę myszołowów. Gdzieś tu gniazdują o tam, za tą linią brzegową. Krzyżóweczka. Nie wiem, czy minąłem, ale tu była taka odkryta żeremie bobrowe. Jak poziom opadł, to odkryło się. Nie wiem, czy to tu było, chyba nie tu. Takie ewidentne naprawdę. Bo są boberki. Akurat na tym brzegu, teraz, gdzie dziki patrzy. Kawka w symbiozie, widzę, z krzyżówką. Na brzegu. Tu dopłynęliśmy do odsypla Cybiny. Powitać. Cybina zmieniła swój charakter niesamowicie. Też rzeka do zadbania. Oj, do zadbania. Można by ją odmulić. Naprawdę by żyła. Ostrów Tumski by pięknie oklała z taką wizytówką, a nie śmierdzącą smródką. Ale to też nie tylko dla wizerunku, natomiast dla ekosystemu, który łączy stawy Cybiny, potem Maltę z Wartą, no, z Cybiną właśnie i z Wartą. Wylęk migruje, dorosłe ryby, no nie wszędzie mogą niestety, bo jest zablokowane. Ale bardzo ważna, rzeczka łącząca kilka ekosystemów. Bardzo. Różanki tam są. A tu dopływamy do Szelonga. Jeszcze chyba plaża nieczynna, chociaż era wodniaka już stoi. Gil. Kolejny pokład. Tu nie widać, ale tu jest dużo ludzi za tymi krzeszkami. Bardzo, bardzo dużo. To jest jedyne miejsce, w którym można rozpalić ognisko grupowe, takie, jedyne w Poznaniu, nie wiem, czy jedyne w Poznaniu, ale tu w tym obszarze na pewno jedyne. Chyba gdzieś tam dalej jeszcze jest. Nie orientuję się, ale tu się orientuję, że to jest jedyne w całym centrum grilla można rozpalać, co jest mega niezdrowe. A tu można rozpalać ognisko. Co też się chyba teraz dzieje. Tu na tej wysokości. O, tam nie wiem, czy widzicie, tam gdzie jest bardzo dużo ludzi. O, dzieciak chce już na brzeg. Jeszcze trochę. Dziku, jeszcze trochę. Kiedyś cały dzień pływał, całą noc. A teraz się zestarzał, powiedz, nie? A, bo ty czujesz kiełbę, tak?
kiełbę czujesz, dostaniesz w domu. Dobre jedzonko. Wiesz? Nie kiełbę. No. Nie smuć się. Dobra, a tam są na Ramowice. Płyniemy już na Ramowice. Jeden muszę zobaczyć miejsce, gdzie zawsze też było bardzo dużo śmieci. Żeby rozdysponować w odpowiednich miejscach odpowiednią ilość ludzi. Tu wypływa rzeka główna. Ona będzie sprzątana przez wolontariuszy z Bridgestone, bo tam powyżej Bridgestone ma fabrykę. Był taki pomysł, żeby ze wszystkimi zakładami, które są do niej podłączone, posprzątać. No ale nie dostaliśmy się. Bardzo wcześniej pomagał z Wyborowej. Wolontariusz świętej pamięci niestety już. No i się kontakt urwał. Ale tu nie wygląda tak źle. Przynajmniej z brzegu. Tam w krzakach może coś być. Puścimy tam ludzi. Samochody zaparkowane. I tu jest przepiękna rynna. Rzadko łowiona. Przepiękna rynna. Mogę wam to pokazać. 2 metry. Na środku mniej. A już jest 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. 3,1. 3,2. 3,3. Tu przy samym brzegu. Fajne, sumowe miejsca. Są takie główki, oczywiście rury. Krzyżóweczki. Oj, woda znowu naniosła. Nie bój się, dziki ci nic nie zrobi. Nie dziku? Są też takie, zobaczcie, urozmaicenia. Jest rybka. No, nawet ciekawa rybka. We właściwych miejscach. Fajnie, fajnie. No, zdradziłem wam jedną rzecz. O, może sięgnę, może sięgnę? Nie, nie sięgnę. A tu jest ten słynny kolektor, z którego zatruto prawie 200 km rzeki Warty. Ciekawe miejsce pod mostem. Po tej stronie bardziej, czyli przy zejściu z centrum. Dziczku, spokojnie, zaraz pójdziemy. Jeszcze trochę. Nie denerwuj się. I tu już trochę spłynąłem z tego miejsca. Spróbuję na nie napłynąć jeszcze raz. Ale jest bardzo ciekawa taka wyrwa. Zaraz za lustrem mostu. I bardzo często tutaj były sumy. No teraz już jestem poza jej zasięgiem trochę.
ale jej końcówkę jeszcze widać będzie. O, teraz się zaczyna tym zagłębieniem. Z tej strony jest mniej ciekawe, ale z drugiej strony jest bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo. I często dużo ryb tutaj jest. Dziczku, spokojnie, poczekaj. Jeszcze trochę, poczekaj. Co się denerwujesz? Tak wygląda ze słońcem Poznań, nasz kochany. Już dosyć obficie ludzi, bardzo obficie. Będziemy tu roznosić worki, rękawice, zbierać kapsle, niedopałki. Zapraszam serdecznie wszystkich na akcję. Też będę ogłaszał na fejsie, na Ratuj Ryby. Będziemy edukować tych ludzi. Most Królowej Jadwigi. Dalej cały czas mnóstwo Gwidowiczów, ładna pogoda, osiedle młodych, a my się spotykamy tu, na wysokości przystań Poznania, tu przy tym slipie. Tam będziemy podbierać ludzi. Niestety nie ma pomostów. Mam nadzieję, że poziom będzie taki, jaki teraz jest i pozwoli to na bezpieczne podebranie ludzi. Bo jak jest niższy, to potem jest taki próg, zaraz jest, schodzi i jest taki próg pod wodą i można uszkodzić sobie silnik. Dziczku, zaraz wyjdziemy, nie denerwuj się. Tu się spotykamy w każdym razie. Zapraszam wszystkich serdecznie. 10 sobota, 24 kwietnia. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi sprzątamy warcinkę nie tylko w Poznaniu, ale w większości miejsc w Polsce nad tą rzeką i innymi rzekami i jeziorami. No i w zasadzie odtąd się zaczyna starołęcki odcinek, tak zwany, z portem. Wędkarze na zasiadkach. Tu już widzę śmieci w wodzie. No, tu jest dużo takich Gidrowiczów. A nie, to piwo się chłodzi. No i tu jest fajna dzicz. Piękna dzicz. Niestety zasypiona. Dziko! Wigu! A tak to wygląda z góry. Piknikują. Przeważnie za dnia jest kulturalnie. A wieczorem już mniej. Tu będziemy rozdawać też popielniczki, worki do śmieci. Będziemy rozmawiać z tymi ludźmi w sezonie. Zapraszam serdecznie. Już kilka lat to robiliśmy. Miasto odrzuciło potem wszystkie wnioski dotyczące edukacji tutaj i rozdawania worków i popielniczek. Ale mam nadzieję, że w tym roku uruchomimy to indywidualnie. Most Świętego Rocha, słynny. Stąd już pozbieraliśmy kilkaset tysięcy niedopałków i popielniczek. Wyobraźcie sobie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.